Dzień dobry, w piękny, słoneczny piątek. Zaczniemy od dobrej informacji. Jedna z klientek całkiem nowych pobiła rekord, bo w ciągu kilkudziesięciu sekund po wdrożeniu oferty jednorazowej otrzymała już pierwszą płatność, pierwszą sprzedaż. Od rana nie nagrywam, bo próbuję pracować nad różnymi tematami i się nie rozpraszać, co łatwe nie jest, bo ciągle ktoś pisze na czacie albo są nowe rejestracje. Płatności jeszcze nie było, ale dużo się dzieje. Przed Black Friday jest duży ruch, każdy chce mieć licznik na sklepie, dużo e-commerce'ów się rejestruje, żeby sobie jakąś akcję promocyjną zrobić. No, najważniejsze, żeby po prostu jakaś część ich została na dłużej, a nie tylko jakąś tam jednorazową akcję sobie zrobili. Z nowym nawykiem, jaki wdrażam, po obiedzie chwilę na naukę. No i tak to czasem bywa, że wczoraj byłem bardzo płodny, było jakieś 60 story, dziś nieco mniej i w zasadzie nie ma za bardzo o czym mówić, bo robię bardzo, bardzo nudne rzeczy, mało spektakularne, nie ma co pokazać na ekranie i tak to właśnie. To co obserwuję, niektóre działania, które robimy tutaj, marketingowe i tak dalej, ciężko jest zmierzyć ich efekty, ale jeśli robisz ich dużo, jeśli one się kumulują, robisz je regularnie, no to widać, że w końcu daje to jakiś efekt i to nie jest kwestia przypadku. To, co też ostatnio praktykuję, albo próbuję praktykować, to żeby nie porównywać się do tych wielkich osób, które obserwujemy, od których się uczę, tylko porównywać się do siebie samego, najlepiej sprzed roku. Tak, dzisiaj mamy 20 listopada, porównać się do siebie samego z listopada roku 2019. Tutaj pomaga, warto sobie mierzyć różne wskaźniki, co się robi, co przynosi jakie właśnie efekty, ile było osób na liście, ile było płatnych klientów, ile było zarejestrowanych, jaka była konwersja, ile było przychodu po prostu miesięcznie. Porównać sobie z tym, co jest teraz. To daje prawdziwy obraz tego, czy się rozwijam, czy się nie rozwijam. Ja też lubię sobie czasem tak sentymentalnie zerknąć na moje vlogi stare. Jest ich dużo, różnej jakości, różnej oglądalności, ale były robione bardzo gęsto i często i fajnie się wrócić właśnie minus rok, a nawet już minus dwa lata mogę się wrócić i zobaczyć, co się działo wtedy, dokładnie tego samego dnia, co dziś. Teraz jeszcze sobie wymyśliłem tagi, to eksperymentuję i zobaczymy, jak to się przyjmie, że to, co tutaj relacjonuję na story, będzie wrzucane codziennie. Może nie codziennie, bo jeśli będzie dzień bez wideo, no to nie będzie wrzucane, ale będzie wrzucane na bieżąco, sklejane, montowane i szło na vloga. Mam dopiero 263 vlogi, do 1000 jest jeszcze bardzo, bardzo dużo i to są co najmniej 2 lata codziennego nagrywania, więc jeszcze jest sporo możliwości i tyle. Plus jest taki, że to, co jest na story, to znika, znaczy to jest akurat minus, chociaż ma też swoje plusy. W każdym razie, jeśli ja to wrzucę potem na YouTube'a, na vloga, to co nagrywałem dzisiaj, to już nie zniknie, to żyje swoim życiem, jest dystrybucja kontentu, wykorzystanie ponowne tego kontentu, tej treści. Jeśli ktoś będzie bardzo, bardzo chciał sobie obejrzeć to, co się działo u mnie tego dnia na vlogu, na YouTubie, ja z pewnością chętnie sobie to zobaczę. Przykład Black Friday w 2018 roku, czyli równe dwa lata temu, było takie dość przełomowe w Bitains, bo wtedy kilka klientów kupiło pakiety na rok, wreszcie był jakiś większy miesięczny przychód i wreszcie odzyskałem jakąś nadzieję i wiarę w ogóle w ten projekt. No i właśnie tak na sentymenty mi się zbiera teraz w to Black Friday i gdyby porównać się z tym, co było właśnie tamte dwa lata temu, a z tym, co jest teraz, widać zajebisty właśnie postęp. Ostatnio Mirek mówił, żeby na vlogach, na wideo więcej pokazywać tego, co się robi, a nie tylko gadać. Dzisiaj mi się to nie udało, więc ja już będę kończył. Widzimy się jutro.